Proszę Państwa, pierwsza uchwała, projekt na tytuł uchwały w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego. Jest to projekt zarządu, Justyna Opinia Komisji Kształcenia Rodziny i Osób Niepełnosprawnych. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą Małgorzatę Bąk o przedstawienie projektu uchwały. Zmieniuje się pozytywnie wniosek dotyczący ponownego zawarcia umowy zgodnie z AKR02 7123852012 20 grudnia 2012. Umowa na lokalu mieszkalnym wygasła 11 grudnia 2012 roku. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w zakresie tej uchwały dostaliśmy informację o zawarciu tej uchwały według nowego wzoru, który został przyjęty przez Radę Miasta Krakowa. Wzór ten dotyczący opiniowania tej uchwały powinien zawierać coś takiego jak protokół wizji przeprowadzonej przez przedstawicieli dzielnicy. Po konsultacjach, które odbyliśmy w Wydziale Mieszkalnictwa, które również zostały poprzedzone konsultacjami z prawnikami przez Wydział Mieszkalnictwa, jak i również po konsultacjach z innymi dzielnicami, zarząd doszedł do wniosku, że przedstawi Państwu do procedowania druk tej uchwały w zakresie starej procedury, to znaczy bez tego protokołu. Ten protokół to jest element, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa. Jednakże, proszę Państwa, w świetle przepisów, jakie obowiązują dzisiaj, nikt z radnych nie jest władny wykonać pracy związanej z wizją lokalną w zakresie takiego mieszkania. To jest raz. Dwa, nikt z radnych nie jest władny dokonać wizji lokalnej w zakresie mieszkań sąsiadów, osób, o których mamy powziąć informacje, czy możemy im przedłużyć lokal socjalny, czy też nie. Z uwagi na to doszliśmy do wniosku na zarządzie, że będziemy Państwu przedstawiali tą informację w zakresie uchwał, które są procedowane według starej procedury, czyli nie zawierają w sobie protokołu wizji przeprowadzonej przez przedstawicieli dzielnicy. Takie uchwały zostały przedstawione na komisję. Komisja dostała stosowną informację w tym zakresie i wszystkie uchwały zostały zaopiniowane pozytywnie przez komisję. To tyle jest odnośnie wyjaśnienia związanego z procedurą, ponieważ tu wcześniej padały takie pytania dotyczące tejże procedury. W tym roku jesteśmy już zobowiązani do tego, żeby tak to realizować. Jednakże, tak jak powiedziałem, zdecydowaliśmy się po zasięgnięciu opinii ustnych na to, żeby procedować to w starej procedurze. Ten temat ma być, proszę Państwa, również podniesiony na najbliższym spotkaniu przewodniczących z przewodniczącym Rady Miasta Krakowa, które się będzie odbywało w tym tygodniu. Mam nadzieję, że uzyskamy tam odpowiedź, która będzie jednolita w zakresie uchwał, ponieważ to nie tylko my, jako dzielnica 18, podnosiliśmy ten problem, ale podnosiły to wszystkie dzielnice miasta Krakowa. I tyle odnośnie wyjaśnienia. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Kto z Państwa radzi chciałby zabrać głos? Pan Maranta, bardzo proszę. Znaczy, nawiązując do tych zasad nowych, to sam namawiałem tu kolegę Kolewskiego, żeby złożył poprawkę do tej uchwały, żeby wykreślić ten punkt odnośnie w ogóle opiniowania, dlatego że po prostu według mnie jest to bez sensu, bo o ile przydział mieszkania i te całe punkty zbierania, tu ludzie chodzili, taki sens miało, żeby dzielnica się tym zajmowała. Ja sam, będąc w poprzedniej kadencji radnym, też próbowałem taką poprawkę składać, chociaż wtedy było tylko, że Rada opiniuje. Ale chcę Państwu jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. To jest jeden zapis w tej uchwale, który mówi, że negatywna opinia uniemożliwia zawarcie umowy. Czyli to jest tak, jakby Rada podejmowała decyzję, a nie opinię. Tu dziwię się, że to prawnicy po prostu przepuścili. Na sesji czytałem stenogram, kiedy ta uchwała była procedowana.
no to po prostu no żałosne. No, wychodzą przewodniczący dzielnic, mówią, o, ograniczenie kompetencji i tak dalej. No, Porębski tam powiedział swoje, a tu oczywiście gadane było całkiem po swojemu, że ogranicza się kompetencje radom dzielnic. Pan radny Urynowski, popatrz, oczywiście bardzo ładnie tam argumentował, właśnie tak jak tutaj mówimy. No ale niestety brakło mu odwagi, bo głosował za tym. Ja osobiście uważam, że ja po prostu od samego początku nie biorę udziału w tych głosowaniach, jak Państwo życie zauważyli, no właśnie z tego powodu, że uważam, że to jest bez sensu i jeżeli ma się coś podejmować zgodnie z tym procedurami i to, bo to główny powód jest taki, czy ktoś zakłóca porządek, czy nie, jak on się tam sprawuje, bo w zasadzie ta sprawa dotycząca spraw materialnych, no to jest weryfikowana przez pewne dokumenty, gdzie mamy urzędnicy do tego dostęp, my tego przedmiotu dostają, do tego wglądu nie macie, nie? Państwo. Uważam, żeby po prostu podjąć decyzję, żeby Rada podjęła, żeby w ogóle nie opiniować tych uchwał do czasu zmiany tych procedur. Bo oczywiście, że jeżeli już coś się wymyśla, bo to było przygotowane, komisja działała, nie? Wydział przy tym, dyrektorka i tak dalej, nie? Jak takie rzeczy przechodzą, no to przecież to jest, według mnie to było tak, że urzędnicy chcą zgonić własne obowiązki na radnych. No niech oni się tym zajmują, my będziemy mieć znowu więcej ludzi. Ja składam wniosek, żeby no w ogóle nie opiniować, nie zajmować się do czasu zmiany tych procedur, bo opiniowanie to według starych procedur, no to jest jakby było niezgodnie z prawem, nie? Bo jakby nie było, no to ta uchwała obowiązuje, no nikt ją nie uchylił jeszcze i no, dziękuję. Pan radny Woda, bardzo proszę, żeby pan nie piszczył. Ja tu chciałem powiedzieć, że ja najbardziej zgadzam się z tym, co pan mówił, radny, w tej pierwszej części, że nawet niezgodne jest, bo nie mamy uprawnień takich, żeby przeprowadzać wywiady w miejscu zamieszkania, bo to jest specjalna procedura na to i tylko niektóre instytucje mają prawnie zgodę na to, żeby mogły do mieszkań chodzić. Natomiast o sąsiadach nawet te instytucje nie mają prawa, bo jest ochrona danych, więc nie wiem, kto tutaj wnosił taką procedurę dla rady. Natomiast no, nie do końca się zgadzam z tą opinią, żebyśmy w ogóle w tej chwili zaniechali opiniowania, dlatego że te osoby, które czekają na to i nie mają naszej opinii, nie mogą, znaczy stracą bardzo finansowo, nie mogą starać się o dodatki mieszkaniowe, o obniżkę czynszu i tym po prostu osobom możemy... Opinia dzielnicy nie jest wymagalna, to nie jest obligatoryjna. Ale to opinia może być, a nie musi być. Tak, że po naszej opinii tutaj, oni tutaj na następny dzień przychodzą, mają potwierdzenie, żebyśmy pozytywnie zaopiniowali i na podstawie tego mogą składać o dodatki mieszkaniowe oto. To są kwoty nieraz 200-300 zł miesięcznie, więc to jest bardzo szkodliwe dla tych najbiedniejszych osób i stąd to jest moja uwaga. Nie bardzo tego, zobaczcie, gdzie w procedurze czy prawnie jest, że opinia, no jakby Rada Dzielnicy nie podjęła opinii. Nie negatywną, to wtedy negatywna eliminuje. Bardzo proszę. Zaraz, no, proszę pan jeszcze pan woda jeszcze coś. Ja w tej kwestii, bo jest zasadnicza różnica, bo ja też tu się zgadzam, bo to w zasadzie w pewnym sensie jest łamanie prawa, natomiast jest taka subtelna różnica, czy nie wyrażenie opinii jest opinią negatywną, czy, bo my możemy nie wyrazić opinii albo wyrazić opinię negatywną. Jednoznacznie opinia negatywna uniemożliwia ubieganie się o jakieś dotacje, czy nawet o mieszkanie, ale należałoby sprawdzić, czy brak opinii nie spowoduje jakichś reperkusji z tym związanych. Przecież to jest właśnie... No ale jeżeli to jest do sprawdzenia i tak, to wydaje mi się, że tutaj wniosek radnego jest najbardziej zasadny. Czy nie powinniśmy w tej kwestii się wypowiadać? Pani Jaszczyńska, bardzo proszę. To znaczy, ja też się zgadzam z tym, co radny mówił. Jeżeli chodzi o tą pierwszą część, jeżeli chodzi o tą drugą, też bym się zgodziła, gdyby uchwałą Rady Miasta została zmieniona uchwała Rady Miasta, która mówiła wcześniej o tym, że opinia Rady Dzielnicy powoduje to, że podpisują umowę najmu. Nie ma tych nic. Jest to Stasiu w uchwale, jeżeli nie my ma. Nie podejmiemy, jest oni jedno, nie podpisują umowy.
jedno zdanie, że Rada Dzielnicy opiniuje projekt uchwał. Koniec. Ale proszę cię, sprawdź sobie na Wielopolu, ludzie nie dostają umowy. No to sobie urzędnicy wymyślili. Ja rozmawiałam nawet z panem radnym miasta, z panem Borewskim. Rozmawiałam z prawnikiem i też rozmawiałam z Ewą Mignatowską, żeby w końcu jakieś paragrafy, które by w jakiś sposób nam wyjaśniały całą celowość lokali socjalnych. Od początku, jak wiesz, w moich interpelacjach było, że w ogóle to jest nieporozumienie lokale socjalne. Bo na tym tylko miasto traci. Raz, że są niskie czynsze, a ludzie, przypuśćmy, są zamożni i płaciliby. Drugie, że nie remontują mieszkań, bo mają na 2 lata lub 3. Trzecie, że nie mogą pracować, ponieważ jak zaczną pracę, to stracą lokal socjalny, a na wolnym rynku nie kupią. Więc jeżeli chodzi o lokale socjalne, to wydaje mi się, że powinna być w ogóle sesja Rady Miasta. Natomiast my tutaj nie zmienimy tego i ja Państwa proszę, żebyście głosowali, ponieważ my możemy mieć nawet to samo zdanie, ale ludzie nie dostaną umowy na nią. A jak nie dostaną umowy najmu, nie będą mieli dodatku, mało tego, do 2 miesięcy dostaną 200% czynszu. I tutaj pani dyrektor może powiedzieć, że na drugi dzień po uchwaleniu takiej uchwały stoją ludzie i czekają na kopię uchwały, że podjęliśmy pozytywnie. To ja bym miał taki wniosek do zarządu, żeby wystąpił opinię prawną, na jakiej podstawie. No po prostu jeżeli Rada nie podejmie uchwały, tak, dlatego że nie chce podjąć to niezgodnie z prawem, to na jakiej podstawie odmówią tym osobom przedłużenie? To znaczy napisze ktoś, że po prostu brak wstrzymania się Radą do opinii dyskwalifikuje kogokolwiek. Ja rozumiem Pana wątpliwości, bo my mamy takie same wątpliwości. Ale biorąc pod uwagę to, że nawet może być ta uchwała uchylona ze względu na to, że jest podjęta niezgodnie z procedurą, która jest dzisiaj obowiązująca, to i tak po wszystkich tych informacjach, które uzyskaliśmy, zdecydowaliśmy się ją przedstawić z uwagi na to, że przyjęcie tej uchwały, przedstawienie tej uchwały na Radzie i przyjęcie przez radnych będzie niosło naszym zdaniem mniejsze skutki dla tych, którzy dziś wynajmują te mieszkania socjalne, niż gdybyśmy zaniechali w tym momencie opiniowania tej uchwały. Wychodzimy z założenia takiego, jaka dzisiaj obowiązuje, czy też jest przyjęta procedura w zakresie Wydziału Mieszkalnictwa. Ona jest taka, jak tutaj przedstawiła pani radna Jaszczemska, że urzędnicy określili to na bazie może za mało sprecyzowanych danych w zakresie uchwały Rady Miasta Krakowa, że nasza opinia, czyli Rady Dzielnicy, jest dla nich wiążąca w zakresie tego, czy ta osoba będzie mogła uzyskać jakiekolwiek świadczenia socjalne odnośnie tego mieszkania, czy też nie. Stąd ja również proszę Państwa radnych, żebyśmy jednak przyjęli tą uchwałę, biorąc pod uwagę to, że będzie to ważyło na sytuacji życiowej, materialnej osób, których dotyka to, co jest zawarte w tej uchwale. Proszę mi wierzyć, my nie zostawimy tego w ten sposób, tylko będziemy drążyli do tego, żeby po pierwsze Rada Miasta anulowała swoje zapisy dotyczące protokołu z wizji przeprowadzonej przez przedstawicieli dzielnicy, bo to jest rzecz, która jest rzeczą niezgodną całkowicie z przepisami, oraz aby przyjęła taką procedurę, która będzie jednoznacznie mówiła, czy nasza opinia to tylko i wyłącznie rzecz, która może być przyjęta i ona nie waży na tym, co się będzie działo później z tymi mieszkańcami, czy też nasza opinia to jest ostateczna opinia w zakresie wydania decyzji dla tych mieszkańców. Ale dzisiaj ja po prostu apeluję do Państwa, żebyśmy tego nie zostawiali, bo nie my sobie zrobimy krzywdę, tylko wyrządzimy krzywdę tym wszystkim, tu jest 5 bodajże tych uchwał, czy 4, którzy już w tym momencie czekają, ponieważ, proszę Państwa, pierwsza uchwała, umowa najmu wygasła 11 grudnia i przeszło miesiąc, to już jest, bo tak do nas docierają pisma i prośby o opinię ze strony Wydziału Mieszkalnictwa. Kolejna, proszę Państwa,
zgodnie z zawartą umową wygaśnie 12 stycznia, czyli także wygasła. Kolejna, proszę Państwa, która jest, wygasa już, spróbujmy sobie, wygasa, proszę Państwa, 26 listopada, a ostatnia wygasa też 16 stycznia. Stąd ja po prostu apeluję, abyśmy, mając świadomość tego, że ta sytuacja dzisiaj no, nie jest dla nas komfortowa i wykracza ponad procedurę, która została przyjęta przez Radę Miasta Krakowa i opisana przez Wydział Mieszkalnictwa, żebyśmy jednak przyjęli te uchwały, a później no, pilotowali, co się będzie dalej z tymi uchwałami działo. Czy Pani Radna chciała zabrać głos? Ja bym oczekiwała Pana Przewodniczącego jakichś konkretnych deklaracji dotyczących właśnie tego typu działań. A to dlatego ja jestem jak najbardziej za tym, żeby ułatwiać ludziom ubogim w takiej sytuacji trudnej życie i na pewno słusznym jest podjęcie, skoro nie ma innego wyjścia, a mają się borykać z jakimiś urzędniczymi przeszkodami, to tak, należy im pomóc. Natomiast oczekiwałabym od Pana Przewodniczącego i Zarządu jednak jasnych deklaracji, kiedy i jak możemy oczekiwać od Państwa już konkretnych działań, żebyśmy tego typu uchwał nie musieli podejmować i żeby skończyć z taką interpretacją urzędniczą, jak się Pani w jakimś pokoju numer 5612 spodoba, to tak będzie interpretowała przepisy. Więc tutaj bym oczekiwała, czy Pan Przewodniczący może się zdeklarować tutaj do nas wszystkich, kiedy Pan Przewodniczący podejmie te działania, żeby pozyskać opinię prawną, czy opinię urzędników, czy też kiedy będzie jakaś konkretna deklaracja ze strony radnych miasta Krakowa. Ale Pani Radna, ja zacznę od samego końca. Kiedy będzie deklaracja ze strony radnych miasta Krakowa, to myślę, że nie jestem w stanie Pani powiedzieć, ponieważ nie jestem radnym miasta Krakowa, ani Rada Dzielnicy nie ma żadnego wpływu na decyzję Rady Miasta Krakowa. My cały czas podejmujemy takie działania. Najbliższy czas, kiedy w jakiś sposób oficjalny otrzymamy odpowiedź na zadane przez nas pytania, taki, który będzie protokołowany, to jest w tym tygodniu spotkanie z przewodniczącym Rady Miasta Krakowa. Jeżeli ta odpowiedź, która tam padnie, nie będzie w żaden sposób nas satysfakcjonowała, czyli będzie w dalszym ciągu zawierała zapisy, które są tu dzisiaj, to my ze swojej strony wystąpimy o opinię prawną, a drugim krokiem będzie to, że będziemy, proszę Państwa, chcieli wnioskować o to, aby Rada Miasta przyjęła no, zmianę tej uchwały w zakresie zapisów, które dotyczą opiniowania przez dzielnicę tego zapisu, który jest tutaj w nim wskazany. I na pewno to będziemy robili. Nie wiem, czy to będzie możliwe do najbliższej sesji, która ma się odbyć w lutym, czy to będzie możliwe dopiero na sesji marcowej, bo trudno mi jest tutaj powiedzieć, jaką informację uzyskam na spotkaniu przewodniczących, ponieważ jednym z tematów tego spotkania są uchwały dotyczące opiniowania mieszkań socjalnych. Jest to taki porządek obrad, który został już przez przewodniczących dzielnic wcześniej zasygnalizowany, między innymi przeze mnie, aby przewodniczący Rady Miasta odniósł się do tego tematu, ponieważ to jest temat, który jest bardzo na gorąco. No więc zobaczymy, co będzie w tym temacie. Proszę Państwa, jeżeli nie ma już głosu dyskusji... Ja może jeszcze jedno zdanie, Panie Przewodniczący. Dyskusja jest tak wyczerpująca. Z dyskusji jasno wynika, że podmiotem jest człowiek. W związku z tym, Panie Przewodniczący, bardzo proszę głosu. Proszę Państwa, zamykam dyskusję. Przechodzimy do trybu głosowania. Najpierw głosujemy wniosek Pana Radnego Marandy. Bo jest on wniosek wygłoszony, więc głosujemy najpierw wniosek Pana Radnego Marandy, a później będziemy głosować samą uchwałę. Proszę Państwa, kto z Państwa radnych jest za wnioskiem Pana Radnego Marandy, żeby nie procedować tych uchwał? Nie ma odesłania do nikogo, bo Pan nie powiedział, że chce Pan. Po prostu, żeby ich nie procedować. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Kto z Państwa radnych jest przeciw, podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych się wstrzymał?
Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że wniosek uchwalony. Przechodzimy, proszę Państwa, do głosowania samej uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały na punkt numer 1? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję uprzejmie. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję uprzejmie. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały na punkt numer 1. Proszę Państwa, projekt uchwały na punkt numer 2. Podobna sytuacja. Bardzo proszę Panią Radną Przewodniczącą Komisji o przedstawienie uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do trybu głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały na druku nr 2? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję uprzejmie. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję uprzejmie. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały na druku nr 2. Proszę Państwa, projekt uchwały na druku nr 3. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca Komisji, Bożena Bąk. Chciałbym pozytywny wniosek dotyczący zawarcia umowy najmu z podmiotem nadzorowym 271-2377 z 2012 roku 31 grudnia 2012. Umowa na lokalizację 16 stycznia 2013. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do trybu głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem druku nr 3, bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały na druku nr 3. Proszę Państwa, projekt uchwały na druku nr 4. Bardzo proszę, Pani Przewodnicząca. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do trybu głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały na druku nr 4? Podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada przyjęła druk nr 4.